Dzień dobry, ja nazywam się Grażyna Hajewski, a jestem artystką malarką. Ponownie witam wszystkich fanów mojego malarstwa i zapraszam na kolejny film. Dziś zademonstruję, jak przygotowuję swoje obrazy do transportu. Oczywiście uwzględniając fakt, że dane każdego kupca są tabu dla publiczności. Pierwszym moim krokiem było dodanie do obrazu certyfikatu jego autentyczności. Następnie owinęłam dzieło grubym papierem pakunkowym, luźno, ale solidnie. Proszę, jaki pakunek powstał? Ale to dopiero pierwsza faza pakowania. Ten pakunek włożyłam między dwie tekturowe płyty, odpowiednio przedtem przycięte do wymiarów obrazu. Dodatkowo owinęłam całość folią z bąbelkami. Tę folię dobrze przymocowałam przy pomocy samoprzylepnej taśmy pakunkowej. Po czym wybrałam stabilny karton, dopasowałam go do rozmiarów opakowanego dzieła, następnie umieściłam w nim moje dzieło. Do wnętrza kartonu włożyłam także niezbędne dokumenty mające towarzyszyć dziełu w jego drodze do kupca. Wolne miejsca w kartonie wypełniam styropianem, zapobiegając w ten sposób niepożądanemu przesuwaniu się jego zawartości. Karton zamknęłam, szczelnie okleiłam go mocną taśmą pakunkową, przy tym szczególnie zadbałam o rogi kartonu, wzmacniając je dodatkowo taśmą. A wierzch kartonu opatrzyłam w niezbędne etykiety przewozowe z moim podpisem i tak solidnie opakowane dzieło powierzyłam przewoźnikowi. Thank you.